Ja mam do pana pytanie, które nie wiąże się bezpośrednio z polityką, ale z czymś, co ja definiuję jako gust narodowy. Czy pan uważa, że my jako Polacy mamy gust narodowy? Estetyczny gust narodowy? Jakie rzeczy masowo nam się podobają? Nie, my jesteśmy miszungami, trzeba powiedzieć jasno. Mamy trochę z Francji, trochę słowiańskiego, trochę z Niemiec. Nie mamy czystego gustu narodowego. Mhm. A czy kojarzy pan fenomen zespołu Ich Troje, o którym dzisiaj tak naprawdę toczy się dysputa... Co to jest? Co to jest zespół Ich Troje? Nie zna pan zespołu Ich Troje? Nie. Naprawdę? Naprawdę. Człowiek z niszy! Panie Januszu, czy jakbym tutaj miał przypadkowo Biblię i pan by powiedział, przysiągłby się pan na Biblię, że pan nie zna zespołu Ich Troje? Nie znam, znaczy widziałem na okładce jakiegoś pisma takiego faceta z kolczykami. Czy to jest ten? A gdzie miał te kolczyki? Nie wyglądałem się uważnie. Gdyby to była kobieta, to bym zauważył. Rozumiem. No to jest ten, bo ciekawi mnie jedna rzecz. Ten zespół będzie reprezentował Polaków. Natomiast możliwe, że ja znam ich melodię. Tam na przykład, że dla ciebie zabije się to oni, tak? Tak, tak, tak. Także ja... Nie jest tak, że moje dzieci tam sobie puszczają, tak, słyszę to. A ciekawe, dlaczego pan zapamiętał akurat ten radosny fragment dla ciebie zabije się? Bo to jest przyjemnie pomyśleć, że jednego idioty mniej. To mocne słowa, panie Januszu, naprawdę. Tak, to samo tyczy wielu innych dziedzin, prawda? Ludzi jest za dużo, a nie za mało na świecie, więc jak ktoś chce... Jak ktoś chce umrzeć, no to niech umiera, co mu tam. Wolny człowiek w wolnym kraju. A czy jakbyśmy zostali po programie, może byśmy zrobili taką listę może razem wspólnie? A nie, to każdy sobie podejmuje decyzję sam. Ja jestem liberałem, a nie demokratą. Nie będziemy zabijali przez głosowanie większości, tak jak eutanazja jest sprzeczna z tą ideą, prawda? Każdy sam jak chce, niech się otruje, ale dlaczego głosować, kto ma iść do gazu, nie? Rozumiem. A jak pan się odnosi do tego, że ten zespół właśnie... Ten podmiot liryczny, który śpiewa, że dla ciebie zabije się, będzie reprezentował Polaków, czyli polski gust narodowy na festiwalu Eurowizji, czyli... Nie wiem, o co chodzi. Przepraszam bardzo, nie jestem w temacie. Cudowne. Jest pan szczęśliwym człowiekiem. Jest pan człowiekiem z niszy, naprawdę. Ja panu powiem więcej. Ja również pana widzę po raz pierwszy, bo telewizji też nie oglądam. Pan mnie po raz pierwszy na oczy widzi? No to rzeczywiście jest pan szczęśliwym człowiekiem. Panie Januszu, cicho, to ja wytłumaczę, to jest publiczność, to jest ten, co rysuje płyty, to jest DJ. Na niego proszę nie zwracać uwagi. Ja wiem, co to jest DJ, tak. Tak, DJ to jest właśnie facet, który gra igłą w poprzek płyty. Tak, ja wiem. Hałas to jest muzyka młodych. Agnieszka Maciąg, modelka. Tak. Prowadzący, to jest, ja jestem autorem tego programu. A to jest gość programu. Gość programu Janusz Korwin-Mikke. Wszystko wiadomo. Panie Januszu. Ja pana zapowiedziałem z całą świadomością i sympatią, że jest pan postacią popkulturową, bo jest pan postacią niezwykle barwną, jest pan postacią, za którą bardzo wielu moich przyjaciół ze środowiska na przykład muzycznego głosuje, która jest pan postacią, która do nich przemawia, z którą sympatyzują. Ja grzebałem troszeczkę w różnych wywiadach z panem i znalazłem taką wypowiedź, gdzie troszeczkę jakby pan sentymentalnie odnosi się do pokolenia hipisów, do pokolenia dzieci kwiatów. Czy pan miał coś wspólnego z tym? No, czy jeżeli pominąć parę dziewczyn, to niewiele. Prawdziwa wolna miłość. Natomiast to są czasy bardzo takie interesujące, bo to hipisi przemawiali pewien stereotyp, prawda? Mm-hmm. To była taka naturalna lewica, podczas kiedy władza PZPR się od tej lewicy odchylała, to oni się powiedzieli jako opozycja lewicowa. Taka luzacka. No ja wtedy przeciwnie, chodziłem w sztywnym kołnierzyku i w muszce, mam za 16 już, bo też się musiałem czymś odróżniać, prawda? Oni się odróżniali. Był pan pierwszym hipisem w muszce? Nie, byłem antyhipisem, zdecydowanie. Uh-huh. Ja uważałem, że mężczyzna absolutnie nie może żyć w luzie. To luzactwo to jest przeciwko kultury. Kultura polega na pewnych zakazach, na pewnych normach. Pan, tak się mówi o tym, że zasady, prawda, trzeba odrzucić. Nieprawda. Wiele osób mi mówi, że zasady trzeba łamać. No dobrze, ale jakby ich nie było, to by nie było co łamać, prawda? Także ludzie byliby nieszczęśliwi głęboko, gdyby nie było zasad do łamania. A istnieje znacznie więcej ludzi, którzy chcą mieć zasady po to, żeby ich przestrzegać. Też lubią mieć takie wskazówki. Jak hipisi je tu łamali, prawda? Z tym, że oni łamali je w lewo, a ja łamałem w prawo. Ale ja rozumiem, w tamtych czasach komunistycznych każdy, kto łamał, to był dobry. Mhm. Nie, bo zastanawia mnie, pan ma bardzo liberalne poglądy na temat narkotyków. Tak, oczywiście. Jak ktoś chce umrzeć,
to niech się umiera. Na pewno zażywanie narkotyków jest mniej szkodliwe niż skok z szóstego piętra, a szóstych pięter nie zakazujemy, prawda? Więc, a nie zakazujemy wchodzenia szóstych piętr. Natomiast... Ale może by wnieść taką ustawę, zakazuje się wchodzić na szóste piętro. No właśnie, to jest bardzo, bardzo w duchu zakazu narkotyków. Nawiasem mówiąc, ludzie sobie nie zdają sprawy, jak, że mafie, według Reutera, czytałem 12 lat temu, wydają rocznie 1,5 miliarda dolarów na łapówki dla polityków, żeby nie znieśli zakazu narkotyków. Bo gdyby znieśli, to by hera była nie po tam 30-40 zł w tej chwili za działkę, tylko byłaby po 15 groszy. A skąd pan się tak dobrze... Nie dałoby się na tym zarobić. A skąd pan się tak dobrze interesuje? To by nie. Tam w parlamencie kupujecie tak drogo? Cała intera... Nie. Tyle jest na mieście. Cicho, pan Janusz poda adresy dealerów. Cicho. Tyle jest iść na mieście. Natomiast chcę panu powiedzieć, że przez to właśnie, że jest zakaz i tam w Bangkoku ona jest po 15 groszy, a tu jest po 30 zł, czy 40, to można zabić za te pieniądze. I dealerzy dają dzieciakom jedną, dwie, trzy działki za darmo, żeby się wciągnęły w to. Potem mają w nich klientów, prawda? A skąd on weźmie pieniądze na to? No zdaje sobie czterech następnych, prawda? I będzie żył z zysku. To jest potworna machina, uruchomiona dlatego, że jest zakaz. Gdyby nie był zakaz, oczywiście też byliby narkomani, ale by tam w miarę szybko umierali i by nie zarażali innych. Bo jeżeli... Panie Ruszu, tylko to jest troszeczkę tak, że cały cywilizowany świat odkrywa medycyna, szczególnie dobrodziejstwa marihuany dla różnych chorób. U nas hasło narkotyki, marihuana, to jest czerwone światło. Nie boi się pan, że pan jest zbyt awangardowy? Trzeba odróżnić marihuanę, która jest używką typu tytoniu, kokainę czy heroinę, które są zabójczymi narkotykami, absolutnie, żeby wam do głowy nie przyszło tego się tknąć. Czy załóżmy amfetaminę, która jest kiedyś była jako benzodryna używana jako normalny środek podniecający, także do pracy i tak dalej. To są zupełnie różne rzeczy i nie można wrzucać do jednego worka, także naprawdę... Ale mówiąc o legalizacji na przykład miękkich narkotyków, czyli marihuany, porusza pan temat, o którym tak naprawdę wszyscy mówią, bardzo niewiele osób ma pojęcie, a wszyscy mówią, nie no, narkotyki, nie można, przecież nie można. To powoduje, że pan jest traktowany jako... Część tych polityków jest po prostu przekupiona przez mafię. Właśnie, żeby nie zniosła zakazu narkotyków. Powiem panu, jak tak czasami się odnoszę, jak ogląda sprawozdania z Sejmu, jak oni mówią, to ja odnoszę wrażenie, że oni testują nawet niektóre. No, bo tak właśnie. Czasami... ja i mój klub parlamentarny... Ostatnio żeśmy testowali. Zaczyna sypać. Ostatnio żeśmy testowali, zawsze było wiadome, że Sejm uchwala dowolną ustawę za 3 miliony dolarów, a tu przed jeden chciał 17,5 miliona, no to dostał w dziób. No to jest... Ale on ma słabego dealera, dlatego tak źle wypada w telewizji. Tak patrzy dziwnie i mówi, ja tylko chciałem kupić prenumeratę u Michnika Gazety Wyborczej, no. Na 17 pokoleń do przodu. Dobrze, to temat narkotyków to jest rzecz trudna, śliska i wymagająca dogłębnej dyskusji. Zamykamy. Panie Januszu, na wstępie powiedziałem o postaci popkulturowej, bo wiele osób, to jest komplement, nie ma co ukrywać, tak pana ocenia. Są ludzie, którzy mówią, Janusz Korwin-Mikke, ten to ma power, przepraszam, że tak mówię, ten to ma jazdę. Jest pan postrzegany jako człowiek niezwykle dynamiczny. Czy nie myślał pan o tym, żeby rozpocząć jakąś karierę taką właśnie troszkę showbiznesową? To jest poważne pytanie. Bo pan ma temperament, pan ma, że tak powiem, niezłe gadane. No to prawie taki jak Adam Michnik, ale trzeba powiedzieć, że nie w tym jest rzecz. No, w konwencji show biznesu nie da się zbyt wiele jednak powiedzieć. Ja już prędzej robiłem karierę w nauce niż w polityce. Jestem właśnie raczej ideologiem niż politykiem. Ja mówię o wartościach, o tym, co trzeba robić, natomiast nie zajmuję się taką nawigacją praktyczną między rafami. Od tego powinni być politycy praktyczni. Szkoda tylko, że ci wszyscy, którzy to umieją, chcą płynąć akurat w przeciwnym kierunku niż należy. I to jest pewien problem. Oni umieją płynąć tym statkiem, tylko że chcą płynąć w złą stronę. I to jest problem. Jak się pana obserwuje, to odnoszę takie wrażenie, że pan jest człowiekiem, który uważa, że i pan, i pana partia mają rację, a te 40 milionów zbłąkanych owieczek to są ludzie, którzy się błąkają w jakimś takim mroku niewiedzy. No powiedzmy sobie 36, bo w tej chwili w ostatnich wyborach dostałem 9%, więc myślę, że 36. No ale jak pan tak będzie dostawał te parę procent w każdych wyborach, to gdzieś tak koło 3000 roku pan zostanie prezydentem. No jest szansa, ale teraz medycyna czyni postępy, wie pan. To prawda. Panie Januszu, w dobie powszechnej agitacji za Unią Europejską pan jest troszkę w tym swoim bardzo barwnym porównywaniu Unii Europejskiej do skompromitowanego Związku Radzieckiego, czyli Sowieckich Republik Radzieckich, bo pan czyni tego typu porównania. Jest pan
oryginalnie samotny. No nie, w tej chwili, jak pan wie, w sondażach już jest...